musisz zaakceptować starzenie się. Wtedy życie staje się wspaniałe. Zaakceptować to znaczy stanąć przed lustrem i raz na zawsze powiedzieć sobie: mam w nosie moje zmarszczki, worki pod oczami, sztuczną szczękę i mój brzuch, podwójny podbródek. I niech naprawdę przestanie nas to obchodzić. Dodajmy jeszcze: z moimi starymi kośćmi w końcu będę żył w pełni. Cud starości to tytuł książki, którą dzisiaj chciałbym Wam polecić. Cud starości brzmi trochę jak oksymoron. Najczęściej słyszymy, że starość się Panu Bogu nie udała. Gdy podejmuję próbę polemiki z takim twierdzeniem, napotykam na ostry sprzeciw. Jesteś jeszcze młody, mówią ludzie starsi ode mnie. Rówieśnicy odpowiadają: to zobacz, jak cierpi mój ojciec. A młodsi ode mnie twierdzą, że nie mają na ten temat zdania, gdyż do starości bardzo im jeszcze daleko. Wszyscy się mylą, mówi autor dzisiejszej książki, Gilles Gilbert, francuski ksiądz, który pisząc książkę miał 75 lat. Od początku był zaangażowany mocno na peryferiach kościoła. Pomagał ludziom młodym. Odrestaurowana przez niego owczarnia w Faucon w Prowansji daje im schronienie i szansę na nowe życie dzięki kompetentnemu wsparciu. Cud starości napisał 13 lat temu. Natomiast polski czytelnik otrzymuje ją dziś do ręki dzięki wydawnictwu pustelnia.pl. Można ją nabyć w księgarni internetowej niewielka.com. Zacytujmy. Tak, starość to łaska, którą trzeba przeżyć. Mówi się, że kiedy stary człowiek odchodzi, płonie biblioteka. To prawda, ale pod warunkiem, że był aktywny do końca, ponieważ elektroniczny staruszek zalany głupimi programami telewizyjnymi może pociągnąć za sobą wyłącznie nicość. Receptą na starość jest dla autora otwarcie się na drugiego człowieka, wnuka, sąsiada, przyjaciela. Autor uważa, że jest to najlepszy sposób na walkę ze swoimi słabościami. Nie patrzymy na swoje błędy z przeszłości i nie bójmy się przyszłości. Życie to chwila obecna, która umyka bezpowrotnie. Posłuchajmy. Wzrok nam się psuje, to normalne. Nosimy więc okulary, aby czytać drobnym drukiem i bardziej przenikliwie postrzegać rzeczy innych. Dobra, zęby nam wypadają, przydałaby się sztuczna szczęka. Zaakceptujmy to, bo uchroni to nas przed kąsaniem innych naszymi gotowymi osądami. Dobra, słuch zaczyna zawodzić. Zmusza nas to do nadstawienia uszu i większej czujności na wołanie ludzi naszych czasów. Dobra, drętwieją nam łydki, czas na spacer. Trzeba wyjść, trzeba podążać z duchem czasu. Uczyń z tego program życia. Zbyt wiele jest ciężkich brzuchów i zatkanych tętnic. Ciśnienie rośnie z powodu lenistwa, bezwładu i niechęci do ruszania 4 liter. Pośpiesznie zażywane pigułki podczas posiłków są często oznaką niechęci do konfrontacji naszych umęczonych ciał z nieubłaganym upływem lat. Nie dogonimy uciekającego czasu. Spacyfikujmy go, rezygnując elegancko z sił młodości, utrzymując witalność swojego ciała i serca. Oczywiście wymaga to od nas pewnego działania. Zapomnienia o sobie, walkę ze swoimi słabościami. Nie możemy twierdzić, że jako seniorzy mamy prawo do wszystkiego, bo w ten oto sposób budujemy nasz egoizm. Gdy jesteśmy ludźmi głęboko wierzącymi i codziennie rozwijamy w nas poprzez modlitwę życie duchowe, jest nam łatwiej. W drugim rozdziale książki autor podaje przykłady naszego działania. Posłuchajmy.
Młodzi odnajdują w dzisiejszym świecie wezwanie do najbardziej pustego i podłego materializmu. Jeśli opowiesz im o swoich paskudnych marzeniach, o spadku, zamienisz ich w małe zepsute bestie opętane chęcią posiadania. O dziwo poszukują oni żywej i silnej duchowości. Ich rodzice często tracili wiarę. Po części z powodu stresu związanego z pracą i zawziętym dążeniem do osiągnięcia społecznego sukcesu. To do was, dziadkowie, należy udzielenie im odpowiedzi na ich duchowe pytania. Pod warunkiem, że zrobicie to bez przymusu, bez prozelityzmu. Ciągnięcie wnuków za sobą na niedzielną mszę jest w porządku. Jednak decydującym dla nich argumentem, że Bóg jest wszystkim w życiu, będzie uważność i miłość przeżywana w zgodzie z waszą wiarą. Macie przed sobą gigantyczną pracę. Idźcie z duchem czasem, wejdźcie śmiało do świata młodych ludzi. Nie bójcie się być jak wymarłe dinozaury. Zostańcie sobą. Wasze serca bijące w rytm serc wnuków przyniosą wam to, co w nich najcenniejsze i zażądają od was tego, co najlepsze. Książka Gilles'a napisana jest nie tylko dla seniorów. Ludzie młodzi, którzy postanowią tę książkę nabyć dla swych rodziców lub dziadków, też powinni ją przeczytać. Pozwoli im to spojrzeć na świat ludzi starszych właśnie z ich perspektywy. I znowu zacytujmy. Dobra, mają sztuczne szczęki. Mają coraz mniej sił w nogach. Pamięć płata im figle. Plotą 3x3. Są dziwakami. Nie są mistrzami szybkości. Nie zapomina jednak, że postępują tak, jak im pozwala ich reumatyzm, lumbago, bezsenność lub nierzadko ciężkie przeżycia z przeszłości. Naucz się ich kochać takimi, jakimi są. Jeśli poświęcisz czas, by się z nimi zainteresować, odkryjesz w nich zdumiewającą młodość, niewinność, której nie naruszył upływ czasu. Wydaje ci się, że masz gdzieś ich doświadczenie. Jeżeli jednak pewnego dnia zechcesz ich wysłuchać, okaże się ono bogate w przeżycia i pozwoli ci pokonać przeszkody, które oni przeszli przed tobą. Często będą opowiadać ci te same historie, które naznaczyły ich życie. Wysłuchaj ich cierpliwie. A przede wszystkim wsłuchaj się w ich milczenie. Ich życie składało się z wielkich radości i często z wielu cierpień. Czasami nie powiedzą o tym, co było za trudne. Przygniatające ich tajemnice zostaną rozjaśnione przez twoje pełne miłości milczenie. Docenią ogromnie to, co przynosi im twoja młodość. Ty, który jesteś jak strumień, ale wiesz także, kiedy zamilknąć. Nigdy nie zachowuj się u nich jak w podbitym kraju. Uwielbiają gościć cię w domu i mają mnóstwo dziwactw, które wymagają od ciebie, abyś nie dotykał kryształowego kieliszka, zakładał kapcie, które budzą twoją odrazę i wyprowadzał ich ukochanego starego psa, którego nienawidzisz. Po prostu dołącz do nich. Koniec cytatu. Ostatni rozdział to temat trudny dla nas wszystkich. Bo jak pisze autor, śmierć nas nie ominie. Temat często zamiatany pod dywan. Nie chcemy o tym mówić i myśleć, dopóki nie umiera ktoś bliski. Gilles Gilbert pisze o śmierci wprost. Jest to spojrzenie nad wyraz optymistyczne. Wielu wierzących wysyła mi listy i maile, w których mówią, że przeżywają ciemności. To właśnie w tych chwilach musimy najbardziej się modlić. Niektórzy mi mówią, że cierpią tak bardzo, że nie mają już ochoty się modlić. W takich chwilach powiedz Panu, że cierpisz
i ofiarujesz Mu swoją chorobę. To wspaniała modlitwa. Któż nie zna udręki rozpaczy? Czy sam Chrystus nie powiedział do swojego Ojca na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie odpuścił? Tak powiedział Syn Boży. My tym bardziej możemy to wyrazić, ale natychmiast zbieramy się w sobie. Nie, to zły moment. Boże, jesteś tam, nawet we mgle. Naszym wielkim problemem jest konieczność zmierzenia się z cierpieniem. Bóg nie jest złośliwy. Gdyby Bóg stworzył cierpienie, byłby nieuczciwy. Pochodzenie cierpienia jest tajemnicą, ale życie często składa się z cierpienia. Aby iść do Boga, trzeba zacząć od cierpienia. Wznieść się ponad cierpienie. Chrześcijanin musi znaleźć w cierpieniu i próbie motywy, by iść dalej. Krzyż bowiem jest symbolem chrześcijanina. Ten świat składa się z niezliczonych krzyków braci i sióstr. A mimo to ani na minutę nie straciłem nadziei, bo Bóg jest zaufaniem. Bóg jest miłością. Bóg jest miłosierdziem. Bóg jest dobry, tolerancyjny, szanuje człowieka i dzieli się z nim. A człowiek wznosi się do Boga w takim stopniu, w jakim stara się w pełni żyć tolerancją, szacunkiem, dzieleniem się, miłością, ludzką czułością i miłosierdziem. Prawda, że piękne słowa. Na koniec cytat, który pokazuje, że choć śmierć nas przerasta, to jako ludzie wierzący wcale nie musimy się jej obawiać. Oczywiście optymizm Gilla nie jest płytki. Zdaję sobie sprawę, że nawet ludzie głęboko wierzący w chorobie i cierpieniu przeżywają ciemności. Ale według autora najważniejsza jest nadzieja, która daje nam zmartwychwstanie Pana. Śmierć nas przerasta, chyba że wierzymy w zmartwychwstanie. Chyba że wierzymy w inne życie. Żałuję tych, którzy uważają, że w chwili śmierci wszystko się kończy. Niektórzy mówią, że to będzie najszczęśliwszy dzień w naszym życiu. Osobiście też tak uważam. Kiedy to zrozumiesz, odrzucisz życie zamknięte w sobie, otworzysz się podczas swojego pobytu na ziemi na tajemnice innego świata. My, wierzący, jesteśmy żywymi istotami powołanymi do innego życia. Kiedy będziesz o tym przekonany, przygotujesz się. Dzisiaj ludzie odrzucają śmierć. Wielu, zwłaszcza młodych, wierzy w reinkarnację. Pewne jest, że jeśli nie będziemy mieli pewnej wizji świata po śmierci, wizji pełnej nadziei, będziemy kuszeni, by niszczyć innych, aby odnieść największy sukces na ziemi. Wierzący z konieczności żyje.